pewnością interesuje Cię, jak długo będziesz czekał na udostępnienie oferty pracy po jej wysłaniu. Dzisiaj wyjaśnimy te kwestie. Jeśli uzupełniłeś wszystkie wymagane dane oraz nie zgłosiłeś oferty pracy do innego urzędu pracy, przyjęcie oferty do realizacji następuje w kolejnym dniu od jej wysłania. Dzień później następuje jej upowszechnienie w Urzędzie Pracy, centralnej bazie ofert pracy, ewentualnie w bazie EURES lub w innych urzędach, jeśli tak zaznaczyłeś w zgłoszeniu. Jeśli Urząd Pracy stwierdzi, że w zgłoszeniu brakuje wymaganych danych, zostaniesz o tym poinformowany niezwłocznie. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni. Na dziś to wszystko, a w kolejnym odcinku wyjaśnimy, jaka jest różnica między otwartą a zamkniętą ofertą pracy. Do zobaczenia!